Cześć, tutaj Marek. Kiki. Sztuka e-commerce to podcast, w którym dzielę się wskazówkami na temat tego, co możesz zrobić, żeby Twój sklep internetowy był lepszy niż u Twojej konkurencji, a klienci składali zamówienia na jak najwyższe kwoty i robili to częściej. Spór o to, czy realizować projekty IT, w tym te e-commerce, zwinnie czy kaskadowo, trwa już od wielu lat. Tutaj zarówno jedna, jak i druga strona ma swoje mocne argumenty. Na drugim końcu tego sporu są właściciele biznesów, którzy mam wrażenie, że mają jeszcze inny punkt widzenia. Jaki? Tego dowiesz się słuchając 40 odcinka. Jeżeli przystawisz drabinę do złej ściany, to każdy krok będzie stawiany w złym kierunku. Kiedy przygotowywałem się do nagrania odcinka i szukałem przydatnych materiałów, natrafiłem na właśnie te słowa. Od razu dobrze zagrały w mojej głowie i uznałem, że na tyle dobrze obrazują wiele kwestii, które dzisiaj jeszcze padną podczas tego odcinka, że to właśnie one zasługują na to, żeby rozpocząć rozmowę o wieloletniej już debacie dotyczącej wyboru pomiędzy Agile a Waterfall w realizacji projektów. Zapamiętaj te słowa dobrze, bo jestem bardziej niż pewien, że Tobie też mogą się jeszcze później przydać, chociażby do tego, żebyś lepiej zrozumiał temat albo na przykład później mógł przekonać szefa albo zespół do tego, którą metodę wybrać. Zaproszę Cię na małą wycieczkę historyczną. Jeżeli miałeś już do czynienia wcześniej z innymi odcinkami sztuki e-commerce albo znamy się chociażby z Linkedina, to pewnie dobrze wiesz, że biorę aktywny udział we wdrażaniu projektów e-commerce gdzieś tak od mniej więcej 10 lat. Co prawda dzisiaj to już bardziej udział merytoryczny, ale na samym początku dość szeroko korzystałem też ze swoich umiejętności technicznych, które wyniosłem ze studiów na Politechnice Wrocławskiej, czyli mówiąc najprościej, jak się tylko da, po prostu kodowałem te sklepy. Myślę, że to wszystko dało mi dość dobry przegląd sytuacyjny na wdrożenia projektów z wielu różnych perspektyw, od tej typowo technicznej i egzekucyjnej, aż po strategiczną na poziomie właścicieli biznesów. I gdybyśmy cofnęli się do samego początku mojej historii zawodowej, to wtedy realizowaliśmy projekty w sposób, który no, prawdopodobnie jest ci dość dobrze znany, bo jeszcze dzisiaj występuje bardzo często na rynku. Na początku tego procesu zaczynało się od zapytania o wdrożenie, najczęściej w formie dość ogólnego briefu. Na jego podstawie trzeba było przygotować już konkretny zakres prac do zrealizowania, no i oczywiście wszystkie wycenić, żeby było jasne, co tak naprawdę jest do zrobienia. Więc opisywaliśmy, jakie zrobimy projekty graficzne, jakie trzeba wdrożyć funkcje w sklepie, z czym się zintegrować, itd. Tak, 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 przygotowany dokument stawał się później załącznikiem numer 1 do umowy wdrożeniowej. Sama umowa myślę, że też nie powinna być dla ciebie jakoś mocno zaskakująca, bo jak pewnie się domyślasz, precyzyjnie opisywała produkt, który mieliśmy dostarczyć, etapy płatności, terminy, gwarancje, kary umowne plus ogólne warunki, jak na przykład sposób odbioru prac, przekazywanie praw autorskich i różne inne rzeczy, które w razie czego miały posłużyć działom prawnym za skuteczny oręż w walce o to, żeby ich klienci wygrali w razie czego sprawy sądowe. Można powiedzieć, że pracowaliśmy po prostu dość standardowo. Zresztą nie dotyczy to tylko realizacji projektów IT, bo podobnie buduje się na przykład domy, gdzie kupujesz projekt, wynajmujesz ekipę i później odbierasz efekty ich prac po drodze, gdzieś tam zaliczkując poszczególne etapy. No i w teorii brzmi to dość dobrze, bo wymieniasz pieniądze na produkt końcowy, który spełnia Twoje oczekiwania, które zostały opisane szczegółowo w załączniku domowym. Problem w tym, że jeżeli prowadziłeś już kiedyś w taki sposób projekt, to mam naprawdę duże szanse trafić ze stwierdzeniem, że pewnie tak różowo wcale nie było. I moje doświadczenia były podobne. Im większy projekt, tym więcej pojawiało się niedopowiedzeń, które później przeradzały się w mniej lub bardziej otwarty i agresywny, no nazwijmy to wprost, konflikt z klientem pod patronatem hasła, czy moje uwagi są w zakresie prac, czy są zmianą do tego zakresu. No i wiadomo, gdybym postawił Ciebie w takiej sytuacji, to pewnie argumentowałbyś, i to często w pełnym przekonaniu o słuszności tego, o czym mówisz, że dane prace są jeszcze w zakresie i agencja musi je wykonać w ramach kontraktu. No a agencja, że jednak niekoniecznie. I pewnie również często w pełnym przekonaniu o słuszności swoich słów. Powstałby więc impas, który najczęściej eskaluje do bardziej agresywnych argumentów, typu. Na przykład odmawianie płatności po stronie klienta, na co agencja odpowiada najczęściej odmową wydania kodu projektu. No i tak to się wzajemnie później napędza, aż w końcu albo ktoś odpuści, albo rzeczywiście, no, sprawa się formalizuje. Trzeba przy tym pamiętać, że im większy projekt, tym takich dyskusji należy się spodziewać więcej. Z kolei im więcej tych dyskusji, no tym gorzej dla projektu. W tym, co mówię, jest zarówno moje doświadczenie, jak i naprawdę wiele lat obserwacji i rozmów z różnymi klientami. Dla mnie punktem zwrotnym w realizacji projektów był dokładnie 2013 rok, kiedy podpisałem ostatnią tego rodzaju umowę. I chociaż projekt koniec końców się udał, to prawdę mówiąc nie mam związanych z nim zbyt dobrych wspomnień. Chyba najlepszym obrazem efektów są dwie grube teczki zakresów, aneksów i ogólnie w moim odczuciu bezsensownej papierologii, która nigdy nie powinna powstać. Zwróć tutaj uwagę, mimo tego, że na koniec dnia przecież projekt się udał, to nie udało się uniknąć zmęczenia i rezygnacji. Więc z jednej strony sukces wdrożeniowy i fajny rozwój klienta w kanale e-commerce, no a z drugiej dość traumatyczne przeżycia i decyzja, że już nigdy więcej. No i rzeczywiście, od tego momentu zmieniłem zupełnie podejście do realizacji projektów, a przez kolejne lata obserwowałem dyskusję o przewadze jednego sposobu nad drugim i vice versa. Dlatego dzisiaj poruszam temat, do którego zbierałem się praktycznie od samego początku powstania sztuki e-commerce. Opowiem Ci o obydwu podejściach do realizacji projektów, no i bez agresywnego przekonywania Cię do żadnego z nich, pomogę samodzielnie podjąć decyzję, w jaki sposób możesz wdrażać Twój następny sklep internetowy. Pierwszy model realizacji projektów e-commerce już pokrótce przedstawiłem we wstępie do odcinka, więc teraz trochę go razem pogłębimy. Oczywiście cały czas mówiłem o waterfallu czy też modelu kaskadowym, jeżeli miałbym szukać polskiego odpowiednika na nazwę. U podstaw podejścia waterfallowego leży podzielenie całego projektu na mniejsze etapy, które następują kolejno jeden po drugim w taki sposób, że efekty prac poprzedniego etapu są jednocześnie wkładem do kolejnego. Na końcu tych wszystkich etapów jest już gotowy produkt, czyli w naszym wypadku sklep internetowy. Idąc w kierunku bardziej praktycznym, opowiem Ci pokrótce o tym, jak w tym modelu byłby realizowany projekt wdrożenia e-commerce. Zanim programiści usiądą do napisania swojej pierwszej linii kodu, najpierw muszą powstać solidne fundamenty. Dlatego cały projekt zaczyna się od tego, że ktoś, i jest to najczęściej rola analityka biznesowego, no, musi zebrać wymagania organizacji dotyczące nowego sklepu. To jest pierwszy etap, w którym opisuje się najpierw strategię, a później na jej podstawie i podstawie potrzeb reprezentantów organizacji powstają szczegółowe opisy wymagań biznesowych, prototypy interfejsu, no i jakiś opis funkcjonalny. W kolejnym etapie podobną pracę realizuje się po stronie technologii czyli przygotowuje się dokument, który jest specyfikacją techniczną. Na tym etapie po prostu schodzi się niżej do poziomu, który umożliwi później realizację i odbiór oprogramowania. Tu następuje w zasadzie koniec ścisłej współpracy pomiędzy tobą a agencją wdrożeniową. Mając spisane wszystkie wymagania i szczegółowo specyfikacje następuje etap wdrożeniowy, no, który zazwyczaj też będzie jakoś podzielony na przykład na wdrożenie, integrację i migrację danych osobno. Wdrożenie po prostu polega na tym, że cały zespół ma solidny punkt odniesienia w postaci dokumentacji czy też specyfikacji projektowej i w sposób w miarę swobodny i indywidualny dla zespołu, o ile umowa nie przewiduje jakiejś konkretnej ramy, po prostu poszczególni członkowie zespołu odhaczają wymagania w taki sposób, żeby na koniec można było odebrać działający projekt. Na koniec tych prac następuje etap stabilizacji, który polega na przeprowadzeniu Jednej bądź kilku rund testów akceptacyjnych, poprawiania błędów i przygotowania projektu do uruchomienia produkcyjnego. No i tyle. Zespół dowodzi projekt, ty go odbierasz, to kończy umowę, przynajmniej w tym pozytywnym scenariuszu, co już powiedziałem, że bywa różnie. Więc Waterfall daje ci pewien szkielet realizacji projektu. W ramach tego szkieletu na samym początku precyzyjnie określasz to, czego potrzebujesz, a potem firma wdrożeniowa realizuje projekt zgodnie z założeniami. No i całość prac kończy się w momencie odbioru. Na razie celowo pomijam to, czy taki scenariusz idealny jest w ogóle możliwy i uznajmy na potrzeby chwili, że jest. W tym kontekście tak ustalona rama realizacji to tak naprawdę największa siła modelu waterfallowego, no bo pozwala na pozbycie się zmiennych jeszcze przed rozpoczęciem prac i realizację projektu według ściśle określonych przez Ciebie wytycznych. Wyłania się tutaj dzięki takiemu podejściu kilka dodatkowych, dość pozytywnych konsekwencji. Po pierwsze, Twój udział ogranicza się tylko do początku projektu i chociaż jest wtedy dość intensywny, no to później możesz ograniczyć współpracę z wykonawcą tylko do odbioru poszczególnych etapów prac. Po drugie, skoro wszystko jest jasne, to możesz zarówno oczekiwać terminu i związać ten termin karami umownymi, a po drugie, możesz też oczekiwać konkretnej kwoty za realizację prac po stronie wykonawcy. To znacząco porządkuje rozwój Twojej firmy, no bo dokładnie wiesz, kiedy czego się spodziewać i jakie inwestycje będziesz musiał ponieść na samą realizację. No i po trzecie, na wypadek problemów chroni Cię gwarancja poprawnego wykonania sklepu, więc jakiekolwiek problemy zostaną naprawione w ustalonych w umowie terminach. Na pierwszy rzut oka tych zalet jest tak dużo, że trudno w zasadzie byłoby się dziwić, że mógłbyś chcieć realizować wdrożenie e-commerce dokładnie w ten określony sposób. No i rzeczywiście, z moich obserwacji wynika, że cały czas wiele firm decyduje się na tak przewidywalny i bezpieczny model realizowania projektów. To był model Waterfall, według którego sklep internetowy trzeba najpierw opisać tak, żeby nie było żadnych wątpliwości po stronie wykonawcy co do sposobu realizacji, a potem po prostu wdrożyć zgodnie z opisem. To trochę tak jak z pieczeniem ciasta, a może nawet i trochę łatwiej, bo w przepisach często jest coś takiego, jak na przykład szklanka mąki, a ja później zawsze zastanawiam się, jaki autor ma szklanki na chacie. No i wydaje mi się, że jeszcze nikt nie integrował ciasta z systemem ERP, chociaż co do tego nie mam już 100% pewności. Teraz czas na model zwin. Żeby zrozumieć zwinność w realizacji projektu, warto by było, żebyśmy cofnęli się do początku roku 2001, kiedy to po raz pierwszy został ogłoszony manifest programowania zwinnego. Przeczytam Ci go i ten manifest brzmi w całości następująco. Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić ludzi i interakcje od procesów i narzędzi, Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji, współpracy z klientem od negocjacji umów, reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej. Jeżeli wsłuchasz się w ten manifest, to można go podsumować mniej więcej tak, że Waterfall z wszystkimi swoimi etapami, dokumentacjami i sztywnym kontraktem może i jest cacy, ale jeszcze bardziej cacy są ludzie, współpraca, możliwość reakcji na zmiany i działające oprogramowanie. Jak taka zwinna realizacja projektu mogłaby wyglądać w praktyce? Pokażę Ci to na przykładzie Scruma. Scrum to taki najbardziej popularny framework agile'owy, który opisuje sposób realizacji projektu, czyli też daje pewne ramy, w których porusza się zespół wraz z klientem przez cały okres współpracy. No i teraz w waterfallu mieliśmy etap analityczny, w którym współpracowałbyś z agencją nad zebraniem wymagań biznesowych i opisaniem zakresu prac w specyfikacji technicznej, a potem twoja rola ograniczyłaby się do odbioru prac. W modelu z zwinnym jest inaczej. Tutaj twój czynny udział w projekcie i zaangażowanie będzie potrzebne przez cały czas trwania współpracy. Taka rola nazywa się Product Ownerem, którą ja zawsze opisuję tak, że jest to osoba decyzyjna z punktu widzenia zespołu projektowego. No i decyzyjna w takim sensie, że dobrze rozumie projekt, ma jakąś określoną wizję i ściśle współpracuje z zespołem wdrożeniowym, żeby tę wizję urzeczywistnić. No a w trakcie trwania projektu ma moc sprawczą w organizacji, czyli być może nie jest w stanie samodzielnie podjąć niektórych decyzji. No, ale w tym wypadku jest w stanie tą decyzję sobie wydłubać gdzieś tam na tym wyższym poziomie, więc z punktu widzenia zespołu rzeczywiście jest to osoba decyzyjna. Takim najważniejszym obowiązkiem product ownera jest opisywanie i priorytetyzacja prac w projekcie. Nie będę w tym odcinku zgłębiał się w szczegóły z ale taki bardziej dokładny opis pracy na pewno znajdzie się kiedyś w sztuce e-commerce, bo myślę, że jest równie ważny co sama idea pracy z winnej, a przy okazji jest dość ciekawy, więc pewnie kiedyś. Ściągnę jakiegoś eksperta, który opowie o tym dużo bardziej dokładnie i pozwoli ci lepiej zrozumieć zasady Skrama. Wracając do ról, to po drugiej stronie będzie zespół techniczny, który uwzględniając ustalone priorytety, będzie cyklicznie realizował jakiś fragment opisanego zakresu prac. Najczęściej przyjmuje się okresy dwutygodniowe, i my w sumie też przyjęliśmy dwa tygodnie, bo to jest taki wystarczający okres, żeby dowieść coś fajnego. A jednocześnie niezbyt długi, żeby faktycznie mieć te takie checkpointy w projekcie i jak najlepiej go kontrolować. Po dwóch takich tygodniach odbywa się demo, podczas którego są prezentowane prace, podsumowanie efektów, i później cały cykl rozpoczyna się od nowa. No, oczywiście, cały czas mówimy tutaj o bardzo dużym uproszczeniu, bo są jeszcze różnego rodzaju spotkania po drodze. Są też oczywiście dodatkowe role, ale na potrzeby tego odcinka myślę, że. Taki poziom ogólności nam powinien zupełnie wystarczyć, a przy okazji będę mógł też zwrócić Twoją uwagę na kilka interesujących rzeczy. Najważniejsze: zakres projektu jest opracowywany i modyfikowany na bieżąco. Dzięki temu masz o wiele większą kontrolę nad projektem i możesz reagować na to, co na przykład dzieje się na rynku. 2020 rok pokazał, że taka możliwość reagowania na zmiany może być bardzo przydatna, ale nawet w mniej skrajnych przypadkach niż yy, epidemia koronawirusa drobne korekty kursu zdarzają się praktycznie przez cały czas. Druga kwestia to współpraca, która bardzo mocno wybrzmiewa w modelu zwinnym. Ja mówię zawsze klientom, że nie pracujemy ze sobą w modelu klient-dostawca, tylko pracujemy ze sobą w modelu my- Kontra użytkownicy docelowi. Dzięki takiemu połączeniu, my jesteśmy w stanie połączyć naszą wiedzę i nasze kompetencje z wiedzą i kompetencjami naszych klientów, a tak naprawdę, mimo że to nasi klienci płacą za sklep, no to my de facto nie robimy tego sklepu dla nich, tylko robimy dla użytkowników końcowych. No więc, jeżeli zrobimy sobie taki podział, że my działamy wspólnie, a po drugiej stronie są użytkownicy i ich potrzeby, no, to, to jest tak naprawdę chyba najbardziej optymalny model, w którym można e, pracować. Dzięki temu nie ma też potrzeby okopywania się jakimiś grubymi specyfikacjami technicznymi, które konieczne są w Waterfallu, bo po prostu możemy ze sobą rozmawiać i najczęściej robimy to przez cały czas. Trzecia sprawa, e, w ten sposób, czyli w modelu zwinnym, osiąga się dużo szybciej efekty. Co dwa tygodnie pojawia się jakiś przyrost w projekcie, no i dzięki temu możesz dużo szybciej zbierać feedback w organizacji czy od użytkowników końcowych no, i po prostu weryfikować przyjęte założenia i na bieżąco sterować dalszymi krokami w projekcie. No i czwarta sprawa, umowy są dzięki temu, o czym mówiłem, dużo mniej skomplikowane, no bo nie musisz w końcu dokładnie wymyślać, jakie użytkownik będzie musiał na przykład uzupełnić dane w formularzu reklamacyjnym. Który dopiero za rok będziesz wdrażał w Twoim sklepie. Dojdziesz do tego momentu, kiedy ten formularz będzie bieżącą potrzebą do zrealizowania, wtedy dopiero będziesz mógł się zastanowić, jakie te dane są konieczne, i no, dzięki temu zyskujesz dużo, dużo czasu, który trzeba poświęcić na początku na przygotowanie tych wszystkich informacji w sposób taki, powiedzmy sobie, w miarę nieodwracalny. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że takie podejście ma w sobie wiele zalet. Ścisła współpraca, dużo komunikacji, duża kontrola nad projektem i ciągłe dostarczanie efektów no, brzmi dość atrakcyjnie i, i warto sobie zadać pytanie: kto by nie chciał w ogóle takich rzeczy w swoim projekcie? Więc masz do wyboru Agile i Waterfall po drugiej stronie. Nazwałbym to starciem dynamiki i dużej przewidywalności. Który model powinien w takim razie wygrać? Mimo, że dyskusje o tym, które z tych dwóch podejść jest lepsze, toczą się od wielu lat, i nawet ten odcinek ma taki tytuł, to uważam, że to nie jest najlepiej postawione pytanie. Albo może inaczej, to wcale nie odpowiedź na to pytanie powoduje, że dokonujesz jakiegoś wyboru. Myślę sobie, że dzieje się tak dlatego, że właściciele czy też przyszli właściciele sklepów internetowych niespecjalnie na co dzień zastanawiają się, czy chcieliby, żeby ich nowy e-commerce był wdrażany w modelu kaskadowym, czy może jednak zwinnie. W moich rozmowach z klientami zauważam często, że nawet nie ma u nich takiej świadomości, że takie modele w ogóle istnieją, więc te dyskusje to raczej na imprezach branżowych, tymczasem biznes no, niespecjalnie chce w nich uczestniczyć. O ile oczywiście ten wybór nie został podjęty z góry, bo najczęściej na przykład agencje rządowe, to, to tam nie ma raczej w ogóle żadnych przemyśleń co do modelu realizacji. Tam jest po prostu waterfall i tak, tak jest już od lat. To, co jednak bardzo interesuje właścicieli biznesów, to odpowiedź na pytanie, ile zarobię na sprzedaży w internecie. I to jest właściwe pytanie na dzisiaj i teraz żeby w ogóle jakkolwiek móc jakoś przewidywać to ile się zarobi to trzeba przede wszystkim wiedzieć a ile taki e-commerce będzie w ogóle sprzedawał i b ile będzie trzeba na niego wydać nas dzisiaj szczególnie interesuje ta druga kwestia i tutaj pomału dochodzimy do sedna sprawy tego odcinka okazuje się że ROI to nie są żarty no, i dla firm naprawdę jest bardzo duża różnica, czy wydadzą 500 tysięcy złotych na wdrożenie i potrwa on rok, czy milion złotych na wdrożenie, które potrwa dwa lata. W tym drugim przypadku może się okazać, że taki sklep internetowy zwyczajnie nigdy się nie zwróci, no bo przecież taką technologię też co parę lat trzeba wymieniać. Więc najczęściej jest tak, że budżet i terminy to krytyczne czynniki sukcesu dla Twojego e-commerce. A skoro tak jest. To często toch myślenia wygląda mniej więcej w taki sposób, że fajnie byłoby zagwarantować sobie obydwa te parametry w umowie. No to z kolei prowadzi nas prosto do Waterfalla, bo tam można zarówno wrzucić i termin, i budżet. No i niby fajnie. Ale jednak na początku odcinka mówiłem o tym, że z tymi długoterminowymi kontraktami wdrożeniowymi, no bywa zazwyczaj różnie. No a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że ogólnie raczej bywa słabo. I spróbuję to teraz jakoś uporządkować, żebyśmy mogli pomału przechodzić do jakichś rekomendacji. Najlepiej będzie mi o tym mówić, przyjmując zmienność i poziom skomplikowania jako taki podstawowy punkt odniesienia w projekcie. No i tak, są projekty, w których zmienność jest relatywnie niewielka, albo nawet czasami powinna być relatywnie niewielka. To znaczy chcielibyśmy, żeby raz coś ustalić i później najlepiej nie zmieniać. Dach na przykład jest podczas budowy domów, tak na chwilę odchodząc od IT. Na początku powstaje projekt, później wjeżdża ekipa budowlana i leci według projektu. Iteracja no, nie znajdzie tutaj jakiegoś większego zastosowania, tym bardziej, że z takich raz podjętych decyzji no, najczęściej trudno się wycofać, bo na przykład wcale nie będzie łatwo ingerować w bryłę po tym, jak już skończyłeś dach. W oprogramowaniu ze zmianami jest zazwyczaj trochę łatwiej, bo no, można jakiś tam kawałek kodu wymienić i nie trzeba najczęściej burzyć wszystkiego, chociaż oczywiście nie zawsze. W e-commerce projektem o niewielkim stopniu skomplikowania może być np. wdrożenie sklepu w SASie albo np. wdrożenie jakiegoś pudełkowego erp Nie ma większej różnicy, czy skonfigurujemy dane oprogramowanie tak czy inaczej, no bo mniej więcej zajmie to podobną liczbę godzin. Analiza raczej też będzie w miarę przewidywalna, no bo mamy, nie wiem, 10 tysięcy pól do skonfigurowania i trzeba sobie odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób to zrobić, a później po prostu to zrobić. Taki projekt też nie będzie z zasady się cechował jakąś dużą zmiennością, bo po prostu niewiele może się w nim wydarzyć. Więc jeżeli projekt wymaga jakiejś powtarzalnej, nieskomplikowanej, krótkiej i przewidywalnej pracy, no to łatwo opisać jego zakres w dokumentacji, a później wdrożyć, zachowując duże bezpieczeństwo dla terminu i budżetu. No i pozostaje pytanie, czy podobnie będzie w przypadkach dużych wdrożeń e-commerce. Cóż, gdyby odpowiedź była twierdząca, no to prawdopodobnie ten odcinek nie musiałby powstawać. No i rzeczywiście, większe projekty e-commerce, czyli takie, gdzie trzeba zrobić więcej niż tylko skonfigurować sklep. Najczęściej będą szły w parze z o wiele większą zmiennością i nieprzewidywalnością na przynajmniej kilku płaszczyznach. Po pierwsze, w takich wdrożeniach zakres będzie ulegał zmianom w trakcie trwania projektu. Często jest tak, że to, co jest wymyślone na papierze podczas analityki, w praktyce ulega przeobrażeniom. No i jest to rzecz zupełnie normalna, no bo zawsze jak się coś zacznie używać, to do głowy będą przychodziły nowe pomysły. Zawsze jest tak, że jak się później podrąży trochę bardziej temat, to też w szczegółach te, te prace stają się coraz bardziej skomplikowane. Czasami te zmiany są dobre dla budżetu, bo z czegoś na przykład zechcesz zrezygnować, ale najczęściej jednak nie będą dobre dla budżetu, bo w wyniku drążenia coś po prostu trzeba dorobić. Te zmiany będą tym bardziej dotkliwe, im gorzej przygotujesz się do wdrożenia. Mówiłem o tym już w kilku odcinkach, że no jeżeli podchodzisz do realizacji z niegotową organizacją i z dość ogólnym briefem, no to ten zakres będzie dość mocno pływał i po prostu należy być na to gotowym. Po drugie, w takich dużych projektach, które trwają długo, no w międzyczasie zmienia się też rynek. Jeżeli projekt trwa kilkanaście miesięcy, to raczej nie ma siły, żeby coś w tym czasie nie wydarzyło się na rynku. Chociażby taka prosta sprawa jak to, że w międzyczasie konkurencja wypuści coś nowego i trzeba zupełnie przemodelować wdrożenie tak, żeby było jak najszybciej na produkcji. Są też nowe trendy, no a 2020 rok dobitnie pokazał, że rynkiem potrafi też naprawdę porządnie zatrząść i wtedy w ogóle trzeba często szukać planu B, C i aż do W na wszystkie możliwe okoliczności. Po trzecie, zmienia się technologia. Internet tak goni, że chyba jeszcze nigdy nie miałem okazji realizować dwóch projektów w dokładnie tej samej technologii. Cały czas pojawia się coś nowego i nawet jeżeli to są jakieś małe zmiany typu, nie wiem, nowa biblioteka czy nowa wersja oprogramowania, no to zawsze coś tam nowego jest i to powoduje znaczące utrudnienie w szacowaniu czasu pracy z dużym wyprzedzeniem. No i po czwarte, ostatnie, o ile na przykład przy wdrażaniu małych erp ów kilkadziesiąt tysięcy firm potrafi pracować na tym samym oprogramowaniu, tylko powiedzmy skonfigurowany pod potrzeby każdej z nich, o tyle przy dużych e-commerceach każdy de facto będzie trochę inny. Od wyglądu najczęściej podziałanie, więc w pewnym sensie każdorazowo mówimy tutaj o innowacji, którą trudno objąć jakimś stuprocentowo pewnym. Oszacowaniem godzinowym, a tym samym jakimś pewnym budżetem. Więc z jednej strony są zmiany zewnętrzne, wewnętrzne, a z drugiej strony będzie to też zawsze pewien margines błędu, który może popełnić sama agencja. Mógłbyś teraz powiedzieć, i zapewniam cię, że słyszę to dość często, że w sumie to nie powinien być twój problem, no bo jak będą zmiany, to się zrobi aneks do umowy, a to, że agencja nie umie szacować swojego czasu pracy, to nie jest twój problem. No i znowu tutaj trudno byłoby się nie zgodzić z takim argumentem, ale musimy znowu wrócić do zakresu prac i specyfikacji technicznej. Niezależnie od tego, jak bardzo się przygotujesz i napracujesz nad zakresem, który jest załącznikiem do umowy, nie da się albo nigdy jeszcze się nie spotkałem z taką specyfikacją techniczną, która byłaby w 100% kuloodporna. W mojej ocenie nawet tak do końca to nie da się takiej specyfikacji napisać, bo po pierwsze trzeba by było zejść do tak dużego poziomu szczegółowości, że dokument musiałby mieć naprawdę setki stron. No i dwa są jeszcze niemierzalne kwestie, takie jak w cudzysłowie, fajność rozwiązania, jakość kodu, komunikacja w projekcie, zaangażowanie zespołu, poziom obsługi klienta itd. Tu dużo rzeczy się składa tak naprawdę na to, że jesteś zadowolony z projektu i zdecydowanie nie jest to tylko jego poprawność. A nawet najlepsza specyfikacja techniczna generalnie daje tylko poprawność, która no niekoniecznie musi mieć po prostu związek z wartościowym projektem, chociaż oczywiście poprawność jest ważną składowo. Można powiedzieć, że nawet podstawą każdego udanego projektu jest to, że jest on wykonany poprawnie, ale no nie każdy poprawny projekt będzie projektem, który odnosi sukcesy. Dlatego, mimo że być może faktycznie to nie jest Twój problem, że agencja nie umie szacować swojego czasu pracy, no to warto, żebyś pamiętał, że gwarancja budżetu w tym skrajnym wypadku, kiedy to agencja zaczyna do tego projektu dopłacać, może odbić się tym, że otrzymasz projekt tylko poprawny. No i spróbujmy to sobie jakoś zobrazować. Powiedzmy, że masz do wdrożenia sklep internetowy, agencja wycenia Ci go na, nie wiem, 300 tysięcy, podpisuje Ci umowę typu fix price, jest specyfikacja, działacie. Najlepszy scenariusz, wdrożenie kończy się sukcesem, w terminie, w budżecie, jesteś zadowolony, agencja też jest zadowolona, no i takie projekty oczywiście się zdarzają. Myślę, że rynek jest pełen takich wdrożeń, które suchą stopą przeszły przez cały czas trwania projektu i wszyscy na koniec byli zadowoleni. Ale bardziej prawdopodobny scenariusz to jednak materializacja tych ryzyk, o których mówiłem. Pierwsze to zmiany zakresu projektu, a co za tym idzie, zmiany w budżecie. W wyniku ewolucji projektu, zmian rynkowych, zmian w organizacji, czy nawet popełnienia błędów w założeniach. Taki mój ulubiony w ogóle błąd to założenie, że wykorzysta się przy wdrożeniu jakiś moduł do integracji z erp no a potem się okazuje, że ten moduł działa tak mniej więcej w 3 na 10 przypadków. No i oczywiście zmiana modułu na wdrożenie dedykowane to nie jest duży problem, ale kosztowo można się naprawdę zdziwić. W tym wypadku będziesz musiał podpisać aneks do umowy na zmianę, i pewnie pluć sobie w brodę, że wyszło to prawdopodobnie trochę zbyt późno, bo dopiero na odbiorze. Zresztą wtedy na odbiorze dużo rzeczy może wyjść, więc ten aneks potrafi być naprawdę dość dużym dokumentem. Drugie ryzyko to, że jednak agencja nie do końca poprawnie wyceniła swoją pracę. To zdarza się naprawdę każdemu, szczególnie gdy trzeba oszacować pracę na często tysiące godzin czy nawet dziesiątki tysięcy godzin. I wtedy staniesz prawdopodobnie przed wyborem. Albo podnosimy budżet wdrożeniowy sklepu, no albo tracisz to, co nie wynika wprost ze specyfikacji, czyli na przykład jakość kodu, co odbije się tym. Że później będzie na przykład trudniejszy rozwój, albo bardziej kosztowny, albo ktoś i tak będzie musiał to w końcu poprawić, więc tak czy inaczej, w którymś momencie to, to, to ten kredyt będzie trzeba spłacić. Kiedyś obserwowałem wdrożenie projektu dla jednej z instytucji publicznych w ramach przetargu i wszystko było fajnie, aż się okazało, że zaczyna gonić termin i prace trwają troszeczkę dłużej niż wynikałoby to z oszacowania. No, i pewnie w kontekście tego, o czym cały czas mówię, domyślasz się, na ile instytucja publiczna była otwarta na podnoszenie takiego budżetu wdrożeniowego. No, a ja wtedy po raz pierwszy przekonałem się, jak duża jest różnica pomiędzy spełnieniem kryteriów akceptacyjnych projektu, a wywołaniem zadowolenia u klienta z efektów prac. Naprawdę takich efektów raczej nie życzę nikomu, bo to są zupełnie dwa różne światy, i uwierz mi, że. No, każdy brief da się spełnić na wiele różnych sposobów, natomiast yy, no, są sposoby, z których na 100% nie będziesz zadowolony. Więc podsumowując, podpisując umowę typu Fix Price, dajesz agencji gwarancję wypłacenia jej pieniędzy i dokończenia z nią projektu, a sobie gwarancję, że dostaniesz minimum poprawny projekt, bo poprawność wynika wprost ze specyfikacji. To, czy to będzie więcej niż minimum, jest już obarczone jakimś ryzykiem. W mojej ocenie, taka gwarancja jest no, dość dużym złudzeniem tak, i takim złudnym poczuciem bezpieczeństwa, bo, bo nie daje ci takiego bezpieczeństwa, jakiego oczekiwałbyś od tego typu umowy w momencie, kiedy ją podpisujesz. Jeżeli dodasz tego utratę kontroli nad projektem z tytułu kaskadowej realizacji, no to już należałoby się mocno zastanowić, czy to jest na pewno najlepsza droga. No zostaje pytanie, czy agile będzie lepszy. Będzie, bo i w jednym, i w drugim modelu ostatecznie zapłacisz tyle samo, a zwinność więcej wybacza. Ale na koniec musimy sobie powiedzieć o jeszcze jednej arcyważnej rzeczy, i to też jest rzecz absolutnie do zapamiętania z dzisiejszego odcinka. Otóż, wracając do początku i pytania, czy lepiej robić projekty zwinnie czy kaskadowo, odpowiedź brzmi: poświęć swój czas na to, żeby naprawdę porządnie wybrać agencję i dobrze przygotować swoją organizację do wdrożenia e-commerce. Jeżeli zawalisz jedno lub drugie, to naprawdę żadna umowa nie da Ci gwarancji, której potrzebujesz. Zwinność wcale nie powinna oznaczać też kupowania kota w worku, z czym też często się spotykam, w sensie z taką opinią. Niestety rynek jest pełen takich firm, które agile utożsamiają z jazdą bez trzymanki i żadnej kontroli nad budżetem, ryzykiem czy, czy terminami i praca z taką firmą na pewno nie udowodni żadnej przewagi modelu zwinnego, myślę, że bardziej Cię do niego zniechęci i często też tak jest, że przychodzą do mnie firmy, które absolutnie nie chcą realizować nic zwinnie, bo już raz to robiły i, i nigdy więcej, ale zapewniam Cię, że jeżeli naciąłeś się, mówiąc kolokwialnie, na agencji przy modelu zwinnym, no to prawdopodobnie przy Waterfallu też by nie było szału. Niestety zbyt Często obserwuję firmy, które swój brak odpowiedniego przygotowania do realizacji projektu e-commerce próbują po prostu przykryć umową, która de facto w przypadku odpowiedniego partnera no może być ograniczeniem. No chociażby dlatego, że w trakcie prac waterfallowych trudno o jakiś tam poziom elastyczności, a fajny partner myślę, że mógłby tutaj wnieść coś do Twojej organizacji. No, a w przypadku złego wyboru firmy, taka umowa też niespecjalnie dużo Ci pomoże. Jeżeli spełnisz te kryteria, to szybko jeszcze podsumuję moją rekomendację. Czyli zakładamy, że dobrze się przygotowałeś i wybrałeś fajną agencję. Jeżeli wszystko jest jasne, praca jest powtarzalna i przewidywalna, bo jest to na przykład bardzo małe wdrożenie albo konfiguracja jakiegoś narzędzia, według mnie spokojnie Waterfall się sprawdzi. Przy bardzo małych pracach, no myślę, że nawet jest szansa, że mógłby być lepszy. Za to, przy bardziej złożonych kwestiach, Waterfall sprawdza się na ogół gorzej i przypomina takie pokonywanie zakrętów na wciśniętym sprzęgle, a zaczyna wygrywać zwinność, bo odzyskujesz kontrolę i masz dużo większy kontakt z efektami projektowymi. W takich projektach dzieje się tak dużo, że na pewno docenisz też wartość bieżącej pracy z zespołem. Na koniec polecę Ci jeszcze trzy odcinki, które pomogą Ci lepiej przygotować się do procesu i mam nadzieję, że dzięki temu wdrożenie przebiegnie Ci o wiele przyjemniej. Są to odcinki numer 038, 016 i 005. Podlinkuję je też w notatkach do odcinka. Myślę, że te wszystkie cztery odcinki razem dadzą Ci taki duży pogląd na to, jak dobrze przygotować się do realizacji i jak później ta realizacja mogłaby przebiegać, żebyś był rzeczywiście zadowolony. Cóż, od siebie pozostaje mi życzyć ci tylko udanego i wartościowego wdrożenia. Dzisiaj w bitwie Agile vs. Waterfall wygrał odpowiedni wybór firmy wdrożeniowej i przygotowanie się do procesu. W końcu sklep będzie wartościowy wtedy, kiedy zarabia, a nie wtedy, kiedy jest robiony w jakimś modelu. Zanim pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony MarekKich.pl lub MarekKich.pl łamane na 040, czyli numer tego odcinka, z jedną osobą, która według Ciebie potrzebuje tej wiedzy. W ten sposób pomożesz jej, a ja na pewno będę Ci bardzo wdzięczny, bo będę docierał do większej liczby osób. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach. Masz do wyboru moje fanpage e i strony prywatne na LinkedInie i na Facebooku, więc wybierz sobie cokolwiek Ci jest wygodnie. No, ale dzięki temu będziemy w kontakcie, a Ty będziesz po prostu na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś i do usłyszenia następnym razem.